Witam niezmiennie serdecznie. Niedziela Miłosierdzia Bożego jest takim dopełnieniem tej wielkiej nadziei, która jest w Ewangelii. Pusty grób przeraził ludzi. Może obawiali się, że Bóg się obraził, że zrezygnował, albo że będzie się jakoś okrutnie mścił. Tymczasem Bóg wraca i mówi: pokój wam. Cokolwiek zrobiliście, cokolwiek wam się przydarzyło, co się wam przydarza i co się przydarzy, to jest ciągle fundament, na którym możecie budować swoją drogę do wieczności, do zbawienia. Możecie zawsze zaczynać od nowa. I to wielka radość, wielka nadzieja i wielka radość. I o takiej radości słyszeliśmy w tym dzisiejszym fragmencie z Dziejów Apostolskich, kiedy ludzie zachwyceni tym doświadczeniem sprzedawali wszystko, co mieli, rozdawali, dzielili się z potrzebującymi. No, była pewnie super atmosfera, ale tu pojawia się święty Tomasz, który zaburza. Święty Tomasz zaburza tę atmosferę, bo on nie chce uwierzyć, on chce dotknąć. To ta jego obecność jest bardzo potrzebna, bo po pierwsze, on wnosi taką nutkę sceptycyzmu, zdrowego rozsądku. Takie życie na hura nie jest dobrym rozwiązaniem i nawet święty Paweł w swoich listach napomina tych pierwszych chrześcijan, żeby tak nie szaleli. Życie trzeba będzie przeżyć, świat się jeszcze nie kończy. Napomina ich, żeby w spokoju, pracując, własny chleb jedli. Natomiast ten święty Tomasz też jest ważny dlatego, że tak sobie myślę, on dotknął Pana Jezusa za mnie. Że ja nie muszę wierzyć na słowo albo nie wierzyć i czekać, aż dotknę. On to zrobił za mnie i za to został napiętnowany. Przez wieki ciągnie się za nim ten przydomek, że jest niewierny. Chociaż inni apostołowie też przecież nie wierzyli na słowo, tylko Pan Jezus się im objawił i pokazał im swoje rany. No, oberwało się Tomaszowi. Tomasz sprawdził to, że to był ten Jezus, nie jakiś inny, nie odnowiony, nie odświeżony, nie jakiś Jezus, który oszukał jakoś los. To był ten, zdradzony, zabity. Ten Jezus może z mocą powiedzieć: pokój wam. Przebaczam wam, zaczynamy jeszcze raz. Ten Tomasz, też go lubię za to, że jakby on bierze na klatę, on bierze na siebie. No właśnie to piętno, nie? Że on, dotykając ran Pana Jezusa, jakby godzi się na to, że przez wieki ludzie będą go podawać jako przykład niedowiarka. Ale przecież to dla nas zrobił, tak mi się wydaje. I dla mnie to jest taka bardzo ważna nauka. Kiedyś ktoś opowiedział mi taką historię o takim żebraku, który siedział gdzieś przy kościele i żebrał. I facet przychodził do kościoła i zawsze dawał mu dwie dychy. I tak tydzień w tydzień te dwie dychy mu tam wrzucał. Aż razu pewnego przyszedł i wrzucił mu tylko dychę. No, tydzień później znowu przyszedł i wrzucił tylko dychę. Tamten żebrak, taki trochę zdziwiony, mówi: no oczywiście bardzo dziękuję, ale tak chciałbym się dowiedzieć, co się stało. Nie zawsze było dwie dychy, teraz jest dycha. A facet mówi: no wie pan, no cóż, dzieci poszły na studia, no trzeba troszkę ściąć wydatki, nie? Trzeba trochę przeoszczędzić. Żebrak mówi: no nie, nie, no, no jasne, oczywiście, no mówi, niech się dzieci uczą, ale czemu za moje? I tak sobie pomyślałem, dostałem coś, jakieś dzieciństwo bezpieczne, jakiś czas bezpieczny, moje nawrócenie, moje życie, moje zdrowie, dostałem coś, jak ten żebrak. A udało mi się po tym nawróceniu wyspinać na taką ambonę. I z tej ambony pouczam ludzi, jak mają żyć. A kiedy przyjdzie potrzeba, żeby zejść do tych ludzi, żeby dotknąć ich problemów, z nimi poprzeżywać to życie, to się obrażam i mówię: chwila, dlaczego za moje? Dlaczego ja muszę rezygnować z tego wszystkiego, co wiem, z tych pięknych ornatów, z tych zaszczytów? No muszę.
I chyba wszyscy musimy. Tak to jest pewnie w tym, że ten świat czasem nas przerasta. Nie wiemy, co zrobić. Kiedyś opowiadali o takiej małżeństwie, które wróciło z jakichś zakupów w jakimś markecie. Przychodzą na parking i patrzą, nie ma ich samochodu. Zgłosili to na policję. Przyjeżdżają na miejsce, żeby obejrzeć ślady i okazuje się, że samochód stoi. Więc oni zdziwieni tak patrzą i w środku jest kartka. Jest napisane, bardzo przepraszam, moja żona rodziła i naprawdę potrzebowałem tego auta. Ale żeby wynagrodzić, tutaj zostawiam wam dwa bilety na świetny koncert. Nie? I oni rzeczywiście, oczywiście wzruszeni, cała ich wiara, nie? W uczciwość ludzką wraca. Świetnie się przyszykowali się, pojechali na ten koncert, był świetny. Wracają gdzieś nocą do domu, a tam puste ściany. Opędzlowali im całe mieszkanie w tym czasie, kiedy oni byli na tym koncercie. I gdzieś tam w lustro była włożona kartka. Przepraszam, ale przecież za coś też muszę wykształcić te moje dzieci, nie? I tak czasem może być, że ten świat nas przerasta, nie zrozumiemy wszystkiego i nie naprawimy wszystkiego, że ten świat nas tak może wykiwać. Co wtedy zrobić? Jak wtedy umieć pochylić się nad raną drugiego człowieka? Radziłbym się nie denerwować na ten świat, nie przezywać, nie wyzywać, nie przeklinać, nie złorzeczyć, bo to zło, ono i tak nie sięga tych ludzi, których nie potrafimy naprawić. Ono zostaje w naszych sercach i gryzie nasze serca. Radziłbym wtedy zająć się tym światem, na który mamy wpływ. Starać się być dobrym dla tych ludzi, których spotykamy, których kochamy. Nie zajmować się tym wielkim światem, wielką polityką, bo jeśli w to nie jesteśmy zaangażowani, niewiele zrobimy, a zaniedbamy to, co jest takie zwykłe i codzienne. A to jest, myślę, takie ważne. I tak sobie myślę o sobie, żeby, kiedy mówi się z tej ambony, żeby naprawdę umieć zrozumieć drugiego człowieka, żeby umieć dotknąć jego ran. To, co mówiłem tydzień temu, spotkać się z nim w jego świecie, doświadczyć tego jego bólu, jego zagubienia. Tam zanieść jakieś światło Ewangelii, tej nadziei, którą mi się udało za nic dostać. Życzyłbym sobie, żebym umiał się z tym światłem pochylać nad ludźmi i życzyłbym nam wszystkim, żebyście spotykali takich księży dobrych na swojej drodze, którzy potrafią wam zrozumieć i wnieść Ewangelię w wasze życie. A gdy was przerasta cały ten świat, żeby się za bardzo nie denerwować, tylko zająć się tym, co jest wasze, na co macie wpływ, co możecie zaopiekować, co możecie przepełnić waszą miłością. Powodzenia.